Łowienie karpi w rzekach to prawdziwe wyzwanie. I jako takie przynosi sporo adrenaliny, ale i też wiele niewiadomych. Nad polskimi rzekami można usłyszeć już dźwięk karpiowego sygnalizatora. Jednak do takiego łowienia potrzeba odpowiedniego sprzętu. Rozwiązanie właśnie dla tych wędkarzy przynosi firma ProLogic, która już od kilku sezonów wspiera wędkarzy łowiących karpie w rzekach. Podobnie jest i w tym sezonie. Na rynku pojawia się nowa seria wędzisk sygnowanych nazwą Fastwater RS Carp Rod. Seria ta składa się z czterech modeli wędzisk. Dwie pierwsze o długościach 293 i 330 cm przeznaczone są przede wszystkim do holu i łowienia z pontonu. Obie mają ugięcie rzędu 3,5 lbs. Dwie kolejne natomiast przeznaczone są do wyrzutów i łowienia z brzegu. Ich długość to 360 i 384 cm. Ta ostatnia ma w swej specyfikacji ciężar wyrzutu 4 lbs. ProLogic już od kilku sezonów dostarcza kije miłośnikom karpi z wielkich rzek. Doświadczenie to, płynące z ostatnich lat, zostało wykorzystane przy projektowaniu serii Fastwater. Wędki mają bardzo czuły i lekki blank, który jest przy tym wytrzymały i w krytycznym momencie nie zawiedzie. W nowej serii znajdziemy 11-stopową wersję kija przeznaczoną do średniego rozmiaru rzek. To nowość w ofercie. Kije wyposażono w bardzo lekkie przelotki SIG oraz równie lekki uchwyt kołowrotka Alps. Dzięki temu blank jest jeszcze bardziej czuły i lekki. Pozwoliło to na zachowanie jego bardzo wysokiej wydajności, tak dobrze znanej na rynku w Europie. Przez 5 lat swojej obecności na rynkach kije Fastwater stały się wyznacznikiem jakości i stylu dla wszystkich tych, którzy karpi szukają w rzekach. Najmniejszy rozmiar wędki waży jedynie 282 gramy, pozostałe 367 gram i 395 gram. Najdłuższa, prawie 13-stopowa wędka waży jedynie 448 gram. Wszystkie są dwusekcyjne. Ich wymiary transportowe od 149 cm do 196. Nowa seria tych wędzisk została delikatnie unowocześniona stylistycznie. Konstrukcyjnie nie ma większych zmian, bowiem ciężko jest zmienić coś, co ma idealne proporcje. A proporcje to wysokomodułowe włókno węglowe 40T użyte do budowy rdzenia, wzmocnienie newralgicznych punktów węglem 3K, pogrubione zakończenie uchwytu dla większego komfortu w czasie holu i przelotki SIG z super lekkimi ramkami. Jak wcześniej wspomnieliśmy, mocowanie kołowrotka to Alps, a omotki przelotek zostały wzmocnione. Wszystkie modele mają progresywną akcję paraboliczną, co przekłada się na doskonałe czucie ryby na końcu zestawu. Zapytacie o cenę? Proszę bardzo. Za model z tej serii o długości 293 cm trzeba zapłacić 500 zł. Z kolei za najdłuższy, czyli taki jak trzymam w ręce, prawie 13-stopową wędkę, w polskich sklepach internetowych zapłacić będziecie musieli około 1000 zł.